Stacja Tychy. Nie widziano z peronów, ponieważ widziano najbliżej, jak mogę mniej więcej być na stawni TY1. To jest zapewne samochód pana nastawniczego, który sobie samochód zostawił obstawem. Ewentualnie mógł przyjechać innym samochodem, ale tak myślę, że to gdzieś indziej go tu postawić, ale obstawiam, że to był samochód pana nastawniczego. Tam pociągi towarowe, które zawsze tu jestem Państwu pokazuję. Nie będę dzisiaj się za bardzo nad nimi rozwodził, ponieważ dzisiaj już za chwilę wyruszamy w podróż po linii kolejowej 169. Jednak nie jestem bez powodu tutaj, ponieważ jestem przy drodze. No zaraz wybieramy się samochodem w podróż wzdłuż linii kolejowej 179 Tychy do Mysłowice Kosztowy MKS B1. Ma ona około 30 km. Pokażemy Państwu wszystkie czynne posterunki na tej linii, ale temat wygląda tak, że są filmy, na które przygotowuje się z tygodniami, są filmy, na które przygotowuje się dniami, są filmy, na które przygotowuje się dwa dni, czyli te, które przygotowuje się dniami, naprawdę są filmy, które nagrywam przy okazji robienia czegoś innego, a są filmy, które wpadają mi do głowy tak naprawdę, tak jak ten, po prostu wychodzę z domu i nagrywam film. I to jest właśnie ten film, czyli podróż wzdłuż linii kolejowej 179 samochodem. Zobaczymy się zaraz, za chwilę, już na kolejnym posterunku, czyli nie w Tychach, a w Tychach Zachodnich. Nie jest to posterunek, jest to przystanek osobowy, ale liczę tu ogólnie punkty eksploatacyjne, które wiem gdzie są, do których mam taki dostęp bezpośredni. Także do zobaczenia na kolejnym takim. Także stacja w Tychach. Dziękuję. Do zobaczenia. I chciałem jeszcze powiedzieć, że mam nie w pełni naładowaną kamerę. W sensie tą tak, bo mam dwie baterie, to przełożyłem tu, gdzie mam więcej. A na drugiej, więc tu miałem 100% jak wkładałem, na drugiej miałem jakieś 50%. I to jest właśnie urok nagrywania tych filmów, że jeszcze nie zdążyłem naładować kamery, a już trzeba gdzieś wychodzić. Także wskaźnikiem U6B się z Państwem żegnam. I jedziemy na kolejny punkt eksploatacyjny. Do zobaczenia. Podczas tankowania auta nie chciałbym zwrócić uwagę na ceny prądu wynoszące. Nie, no, to pozdrowię tutaj mojego kolegę z klasy, któremu wysłałem taki żart. Właśnie a propos, kiedy też tutaj na tej stacji kiedyś stałem. No, ceny paliwa niestety wysokie, ale ja tutaj chciałem zwrócić uwagę nie właśnie na ceny paliwa, a na to, że tak naprawdę ten film już to jest teoretycznie pierwszy odcinek takiej serii, która nie ma być tak naprawdę serią, tylko czymś. No po prostu nie będę numerował serii odcinek pierwszy, serii odcinek drugi, tylko no to będzie wyskakiwać odcinki w tym tonie, czyli zwiedzanie linii kolejowych zapomnianych, opuszczonych, a nawet czynnych, na których jeździ 50 pociągów dziennie. Tylko chcę też zwrócić uwagę na to, że w sumie już jeden odcinek taki był dość ciekawy, ponieważ tą linię zwiedzaliśmy kolejowo. Oczywiście mi chodzi o linię, odcinek z LK72, a my jedziemy na kolejne ujęcie. Do zobaczenia. Rzut z góry na przystanek osobowy i wiadukt nad nim Tychy Zachodnie. Oraz na tarcze ostrzegawcze umieszczone zaraz z jego peronami. Są to tarcze ostrzegawcze przystanku, przepraszam, stacji. Przystanki osobowe nie mają tarcz ostrzegawczych. Stacji Tychy Miasto, w której się za chwilę znajdziemy. To co jest tam, to nie jest Tychy Miasto. Też ani już będzie ogarnięci w topografii tego miasta. Wiedzą co to za przystanek osobowy, ponieważ jest to przystanek osobowy, ale ktoś spoza Tychów albo ktoś ani nieogadnięty topograficznie nie wie co to jest, a więc za chwilę się dowie, ponieważ to będzie na kolejnym ujęciu. A polecam film o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych.
A na stacji Tyche Miasto znajdziemy się za kilka ujęć. Także do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Dziękuję. Widziany w oddali przystanek Tychy Zachodnie, na którym przed chwilą byliśmy. A to perony widzianego stamtąd z kolei przystanku osobowego Tychy Aleja Bielska, skracanego, tak jak mówiłem, z zachodu do Tychy Bielska. Bardzo podobają mi się takie ujęcia. Po prostu do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Z takich przystanków jak tutaj można dojechać najczęściej do Katowic, chociaż trochę rzadziej do Sosnowca Głównego, jeszcze rzadziej do Częstochowy czy Zawiercia, ale czasami można nawet okazjonalnie dojechać do Krakowa Głównego, kiedy połączę się relacje S4 z S3. Ale to naprawdę rzadkość. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Tychy, Grota Robeckiego. Plecki semaforów wjazdowych stacji Tychy Miasto, ponieważ ten przystanek już się w niej znajduje. Tak samo jak przystanek Tychy... Nie, przystanek Tychy Lodowisko się w niej nie znajduje. Albo się znajduje? Nie wiem, rozkminię to jak tam będę. To jest niedawno remontowany wiadukt. Tyszanie bardzo sobie zdają z tego sprawę, ponieważ przeszkodził, remont tego wiaduktu przeszkodził bardzo w komunikacji tym w mieście Tychy. Tutaj City Point Hotel Tychy, czyli Pogemini, to jest chyba najpopularniejsza galeria handlowa tutaj, bo to są chyba jedyne dwie galerie handlowe w Tychach. Gemini świeża i City Point. Starsze o wiele. No, z tego peronu to nie dziwota, że wszystko odjeżdża w kierunku Tychów Lodowisko. Także do zobaczenia już w bezpośrednim układzie torowym stacji Tychy Miasto. Przystanek osobowy Tychy Grota Robeckiego, na którym przed chwilą byliśmy, który przejął już rolę nieczynnej już obecnie w ruchu pasażerskim stacji. Jak widać, już układ torowy bezpośredni się zaczął. Stacji właśnie Tychy Miasto, to jest jej peron, mogę sobie na niego zejść bez problemu. On jest jak najbardziej znany, jakby nadaje się do ruchu turystycznego, więc ruch turystyczny oraz pijacki na nim obowiązuje. Tutaj niestety jest już starszy, zarośnięty peron, który został zatarasowany przez tamtą oto niebieską krateczkę. A my idziemy dalej w stronę, przepraszam za taką wahankę ujęciami, idziemy w stronę tamtych semaforów wyjazdowych i dalej w kierunku. Tam już nie, to jest tarcza D1, ale gdzieś tam znajdującego się peronu stacji przystanku osobowego, przepraszam, Tych Lodowisko. Do zobaczenia. Proszę Państwa, dalej się nie wybierzemy, bo zamknęli nam linię kolejową. Tablicą D1, a tak całkiem na poważnie. Bocznica do elektrosiłowni, linia kolejowa numer 179, linia kolejowa numer 696 z przystankiem osobowym Tychy Lodowisko. Na poważnie nie powinienem tutaj zawitywać, gdybym chciał organizować tylko zamkniętą od tego miejsca linię kolejową numer 179, ale nie będę złolem i już Państwu o przystanku Tychy Lodowisko, który jest zaraz obok stadionu zimowego w Tychach, opowiem. Jest to bardzo fajny jednoperonowy, tym razem przystanek osobowy połączony bezpośrednio z parkingiem podziemnym. Co mogę powiedzieć? Semafory wjazdowe od tej strony do stacji Tychy Miasto, linia kolejowa numer 179 od tego miejsca zamknięta, w sensie od tego miejsca przynajmniej do najbliższego posterunku, tablicą D1. Bocznica do elektrociepłowni odbywa wyjazdy na przebiegi pociągowe. To też jest bardzo ciekawa rzecz. No i tyle, więc Państwo mogli nie wiedzieć, a reszta Państwo wiedzą, czemu w tytule są mówione dwie linie. Ta linia 696 ma jakieś 600 metrów, dlatego są już omówione dwie linie, 179 i 696. Także przystanek Tychy Lodowisko będący jednym z zaledwie dwóch punktów eksploatacyjnych na linii 696. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Proszę Państwa, już się robi ciemniej.
Dlatego ja wykorzystam taki trik, ja spróbuję tu coś Państwu doświetlić. Doświetlić ogólnie na różne sposoby. O. Tak. O. Może będzie lepiej. Ogólnie rzecz biorąc to w ten sposób. Tutaj jak Państwo widzą taką kreskę. Nie. Będzie tutaj. Tak, ta kreska to jest szyna. Dalej mamy wskaźnik, oto właśnie mieniący się odblaskowy. Wskaźnik zwrotnicowy. Dalej mamy już dalszy ciąg bocznicy. Elektrociepownitychy. Tamte światło już są od elektrociepownitychy. Tam komin na czerwono pomrykuje. Ja postanowiłem się tu zawitać za tymi drzewami. Co to? O, za tymi drzewami. Mamy już. To był mój telefon. Za tymi drzewami mamy już dalsze tory, właśnie linii kolejowej 179. Ja postanowiłem, że zrobię tu Państwu odcinek 3 w jednym. I ja jak już pokazałem Państwu linię 696. Dlatego wszystkie trzy tory wychodzące z Tychów miasto. Pokazałem linię 696. Teraz pokazuję Państwu bocznicę elektrociepłowni Tychy. Fajniej by było, gdyby było jaśniej, no ale cóż, takie życie. I potem już skończę ten film, już do końca będzie o linii kolejowej 179. Do zobaczenia w Bieruniu Starym. Proszę Państwa, o tyle, cokolwiek tu widać. Może ja spróbuję znowu jakoś to doświetlić sobie latareczką. Nie wyjdzie. Światło, latarka w telefonie jest za słaba. Super, właśnie zepsułem sobie układ. Ale mniejsza o to. Czy tak, czy siak. Tamte czerwone punkciki to są semafory wyjazdowe od tej strony, tam takie, że są takie czerwone punkciki. Jesteśmy w stacji Bieruń Stary, obecnie także nieużywanej, z zarośniętym peronem, nieużywana ona w ruchu pasażerskim, z jedyną różnicą, tu są schody, po których ja mogę zejść. Nie będę tego robił ze względu na bezpieczeństwo, ale czy tak czy siak, jakbym chciał, mógłbym to zrobić. Także tyle ze stacji Bieruń Stary, do zobaczenia na kolejnym punkcie eksploatacyjnym. Proszę Państwa, okna na stawni posterunku Górki Ściernie. Znajdujemy się właśnie na posterunku Górki Ściernie. Tutaj są semafory różnego zastosowania. Tam też jeden, najprawdopodobniej wjazdowe, wyjazdowe. Ciekawie tu jest, cicho, tak spokojnie, no biorąc poprawkę na to, że tu się chwilę jedzie i to polną drogą, no to tym bardziej. Także tyle myślę z posterunku Górki Ściernie, który też leży na linii kolejowej 179. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Te okna należą do posterunku LY, czyli podgałęźnego lędziny. Tu jest przejazd kolejowy umieszczony na linii 179. Tu sobie jedzie autobus z TM-owski. Żeby było śmiesznie, jest to linia 536, której się nie spodziewałem dzisiaj zobaczyć w innym miejscu niż Tychy. W Tychach widziałem już ją raz. Także ciekawie, że tędy jeździ. Tam z tyłu, za tymi, nie pokażę już Państwu, ale opiszę może. Może ktoś, kto ma bujną wyobraźnię, zrozumie. Za nastawnią mamy drzewa,
A za tymi drzewami jest samodzielna linia kolejowa, ona też jest krótka. O, jest linia kolejowa ze stacji kopalnia Ziemowit, ponieważ kopalnia Ziemowit nie jest stacją, nie, przepraszam, nie jest jako bocznica, tylko tory będące tam są jako stacja. I potem są semafory wyjazdowe i potem jak to już wychodzi jako samodzielny tor, to wchodzi na posterunek podgałęźny linii 179 z linią z kopalni Ziemowit. Także taki krótki opis posterunku LY. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Jest to przejazd kolejowy. Koło niego zaraz wyglądające na posterunek dróżnika przejazdowego, jednak jest to wprawdzie nastawnia MKSC. Właśnie tu jest, chyba że ona jest tam. Nie, tam może być inna, ale to tu na pewno jest MKSC. Są tu dwa tory, ten bliżej nas to znana nam już linia kolejowa numer 179. I znowu piękne miejsce, związane z tychami tak niespodziewanie, ale jednak. Czyli linia kolejowa 179 posterunek MKSC, czyli przedostatni na dzisiaj. Uwaga. Tak, MKC, czyli MK, dawny MKSC, czyli ostatni punkt eksploatacyjny na linii 179. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Czyli na posterunku, na kolejnej nastawni, na MKB, to będzie teraz, ale MKSB, czyli tam, gdzie już linia 179 się kończy. Do zobaczenia. Proszę Państwa, doświetlam telefonem posterunek MKSB1. Tyle myślę z doświetlania wystarczy, resztę powinienem już uchwycić sam. Wystarczy mi tyle, że Państwo zobaczą kończącą się już praktycznie zaraz za chwilę linię kolejową 179. Oto są jej tory. Tutaj tarcza manewrowa, ostatnia. I tam w tle już ostatnie rozjazdy na tejże linii 179. Ona się tu skończy. No i to będzie zaraz jej koniec. Także dziękuję Państwu za całą obecność na tym filmie z linii kolejowej 179. Bocznicy do elektrociepłowni Tychy oraz linii kolejowej 600 metrowej 696. Około na 600 metrów ma. No i to wszystko z tego. Dziękuję i do zobaczenia na wszystkich kolejnych filmach, które też będą się pojawiać na tym kanale. Dziękuję. Miłego dnia. I tym widokiem tęczy manewrowej skończę. Dobranoc. Do zobaczenia. No, jednak poprzednie ujęcie nie było ostatnim w tym filmie. Jest odjazd pociągu osobowego Kolei Śląskich do Katowic, nagrane w Mysłowicach Kosztowach. To jest znowu tory, po których ten pociąg przejechał, to znowu jest inna linia kolejowa, ale stwierdziłem, że jak już tu jestem, to szkoda byłoby nie ująć chociaż jednego pociągu, więc jest chociaż jeden pociąg. Na temat tej linii kolejowej, przy której leży, to nie wiem, czy to jako przystanek osobowy, czy jako perony stacji, ale Mysłowice Kosztowy to pewnie będą jako perony stacji. To już się rozwodzić nie będę. Powiem Państwu tyle, że po prostu go nagrałem, bo szkoda byłoby nie nagrać. Ale jak mieliśmy kończyć widokiem tarczy manewrowej, to skończymy widokiem aż dwóch tarcz manewrowych od tego kierunku. Do zobaczenia. Życzę miłego tygodnia, miłego dnia. Dobranoc. Do zobaczenia. Do widzenia.